Cześć, ja jestem Jurek i to ja prowadziłem usunięte strony SIN w mediach społecznościowych. Zajmujemy się redukcją szkód, to znaczy, że wprawdzie wielu ludzi używa substancji psychoaktywnych, jest też wiele różnych metod, których można użyć, aby pomóc im ograniczyć ryzyko. I tego rodzaju treściami docieraliśmy nawet do setek tysięcy osób, aż zostaliśmy pewnego dnia właściwie bez uprzedzenia skasowani przez cenzorów w Facebooka. I do tej pory nie wiemy, o co konkretnie Wielkiemu Bratu chodziło, bo nie ma z nim absolutnie żadnego dialogu, żadnej dyskusji. W sumie skasowano nam już dwie strony, grupę, różne pojedyncze treści i doszło do takich absurdów, że członkowie naszej społeczności starają się z nami komunikować specjalnym szyfrem, który szczerze mówiąc nie jest nawet dla nas zrozumiały. Każdego dnia żyjemy w przekonaniu, że znowu nasze treści, to co otworzymy, może zostać skasowane i trafić na śmietnik. Dlatego jeżeli też uważasz, że nasza walka z prywatną cenzurą jest słuszna i że ważne są prawa wszystkich zablokowanych, możesz nas wesprzeć. Dziękujemy.